Uroczystości rozpoczęła msza święta w radomskiej katedrze. Następnie uczestnicy przeszli ulicą Żeromskiego do klasztoru ojców Bernardynów, gdzie złożyli kwiaty przed tablicą pułkownika Dionizego Czachowskiego. Kolejnym punktem przemarszu było mauzoleum, które znajduje się u zbiegu ulicy Malczewskiego i Wernera. Tam odbyło się odczytanie manifestu tymczasowego rządu narodowego. Centralny Narodowy Komitet, obecnie jedyny, legalny rząd twój narodowy, wzywa cię na pole walki już ostatniej, na polu chwały i zwycięstwa. Po złożeniu kwiatów kolumna udała się w kierunku Krzyża Straceń przy ulicy Warszawskiej, gdzie odczytany został apel poległych. Głównym organizatorem obchodów było drugie liceum ogólnokształcące imienia Marii Konopnickiej w Radomiu. 10 lat jak organizujemy te uroczystości, to przede wszystkim z szacunku dla tych bohaterów, którzy oddali życie za ojczyznę, no i ku pamięci dla młodzieży, żeby ona pamiętała, że wolność nie jest dana raz na zawsze, że trzeba się o nią starać, zabiegać i być dla ojczyzny. W sobotę głównym punktem obchodów była inscenizacja w Muzeum Wsi Radomskiej. Rekonstruktorzy odtworzyli kampanię korpusu generała Mariana Langiewicza. Całość komentował historyk Przemysław Bednarczyk, kierownik działu kultury wsi. Jak wyglądała taka scena, proszę państwa, napotkania kozackiego patrolu? Oczywiście rewizja. Czy aby pod przykrywką podróżujących do kościoła, do klasztorów wąchockich kobiet, czy przypadkiem na tym wozie nie przemycana jest broń? W widowisku wzięły udział liczne grupy rekonstrukcyjne z całej Polski, łącznie około 100 osób. Opowiemy o kampanii Mariana Langiewicza, pułkownika, później generała Mariana Langiewicza, który rozpoczął swoją epopeję powstańczą od Radomia, ataku na Szydłowiec, a zakończył na bitwie pod Grochowiskami. Ilona Jaroszek, dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej, podkreśla, że trzeba pamiętać o takich datach jak wybuch Powstania Styczniowego. Warto pamiętać o tym, że zawsze polski zryw i polscy bohaterowie są ważni, gotowi do boju. Dzisiaj, kiedy mamy wojnę za naszą wschodnią granicą, szczególnie to jest istotne, bo i dzisiaj Ukraina walczy z Rosją i my wówczas też walczyliśmy z Rosją. Trzeba podkreślać takie daty. Obchody 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego zakończyło w niedzielę złożenie kwiatów i apel pamięci, które zorganizowała Radomska Młodzież Wszechpolska. Radomianie trochę zapomnieli, czym Powstanie Styczniowe było dla nas Polaków, dla Radomian. Tak naprawdę przecież międzywojenna młodzież miała taki sam kult, jak dziś my mamy kult żołnierzy wyklętych, bo tym było Powstanie Styczniowe dla przedwojennej radomskiej młodzieży. To ukształtowało późniejszych właśnie żołnierzy wyklętych, Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych czy Batalionów Chłopskich. Młodzieży Wszechpolskiej towarzyszył transparent z fragmentem pieśni Marsz Polonia, znanej również jako Marsz Czachowskiego.